Już? No to cześć, witajcie w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim odcinku z The Hellgate Saga Horizon, The Hellgate Saga. Hej. Lega M jest i mamy tą wodę i ta woda według mojego rozeznania ma tutaj być. Ogólnie. Aha. Ja sobie zapiszę gdzieś na samej górze. Więc wpadamy do tej wody raczej, bo wydaje mi się, że my będziemy z tą wodą manewrować się od dołu do góry i tak dalej, się wspinać potem bez tej wody, wiesz co chodzi. No, a z tego da co się jak te kojarzę, to otworzyły. Wziąć? Otworzyły się jakieś drzwi tam pod, na dole. No dobra, ale ona nie używa tego aparatu do oddychania, czemu? Ona sama. Ha, powietrze jej się nie traci po prostu, dobra. Tak. Pływam tu w tych drzwiach otwartych jednych. Widzę, że są pułapki i trzeba będzie chodzić tu raczej na pieszo i jest też skrzynka do przesuwania. Ale tutaj nie ma żadnych drzwi otwartych, tak? Ty otworzyłeś. No one się otworzyły z, jak się w ten, nie? Ale to jest pod wodą? Tak. No tak, tylko że tutaj będzie trzeba chodzić na sucho. Niestety. No ale ja nic nie widzę, żeby było w tych drzwiach, ale wiesz jak ja, nie? No ja ich nie widzę w ogóle, także sobie tam pływaj. Idź tam to obadaj, bo... No ja tutaj żadnych drzwi otwartych nie mam. Wszystkie są pozamykane, także no, ja nie wiem. Pewnie nawet nie wiesz. Mał! A po co tędy? Aha. Na samym dnie. Dobra, ja nie mam, więc ja wychodzę na powierzchnię, bo to jest coś zdupione, wiesz? Z tego co ja widzę. To raczej tak nie ma być. No, właśnie, że ma. No to ja nie wiem jak to zrobiłeś, że masz drzwi otwarte. Ja no bo nie pewnie mam. Nie widzisz, Boże, dobra. Nie możesz tego znosić. Jak znajdziesz, to mi powiesz, jak znalazłaś i koniec. Dobra, ja idę tu do góry tym i tym. No idziesz sobie. Poszłaś do dupy. No na górę, na koło trzeba było iść, tak? Poszłaś w końcu, bo ty coś wczytywałaś, od początku chodziłaś, ja nie wiem co ty zrobiłaś. No to koło się wspinaliśmy, u góry była dźwignia. Masz to zrobione? Aha. No to taka rozmowa jest z tobą. No nie mam, no skąd mam mieć to zrobione? No bo graliśmy razem wczoraj i stwierdziłaś, nie, że się wracasz. Sam. Po akwalung, bo nagle go nie wzięłaś. Oczywiście. Tak było. Okay. Powiedziałeś, że nie będziesz wracać, bo ci się nie chce. Więc ja już nie wiem, co ty masz w ogóle za safe. Ona pewnie jakieś drzwi otwiera, dobra, mi się wydaje. Tak, że podwodne one są, mi się wydaje. Nie wiem, próbowałam, ale ona tak jakby... Tak, robi jedna. Takie z mordą, takie szare. I teraz gdzie one są, jak ci to powiedzieć? Poczekaj, ja wypłynę. Pod kołem od razu. I taki znaczek jest na suficie jak z Aniwerka jedynki, wiesz. Taszek taki jakiś. No to właśnie tu. Na 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 na. Kupiłem to. Prawo, lewo. Na dźwignię widzę, nie? A w ogóle z tych dzbanków leci woda, więc ja nie wiem co to znaczy. Dobra, otworzyło się jakieś kolejne. Ja się tu pogubię, które były otwarte, a które nie potem. Jak wszystkie będą otwarte, to nie będę wiedział, w których byłem. Naprzeciwko? Dobra, z takim plecem nie było. Trzeba na znaczki patrzeć, nie? A tutaj się było otworzyło. Nie, to było otwarte. Boże. To nie. A może to było na czas? Już jest ptaszki zamknięte. Ptaszki ćwierkają. Nie, chyba te było otwarte. Dobra, jest coś na samym dole. Prawo, lewo zaś... Znaczek opisuje. Jest taki, no. Znaczek w ogóle nie wiem, co on przedstawia. A flary są. Teraz się teraz... O, woda się opuszcza, no. Spoczko. Aha. No dobra. Tak ma być. Aha. Psz. To są moje wszystkie apteczki, 20 parę i wszystko. O Jezu, aż tak się opuściła! No ale narzekasz? Nie no, że ona już nie jest pod wodą, kisnę. Aha, i tak płciutko już, ojeja. Będziemy
Aha. I zaś to samo. Co? No, za każdym razem tak mam na samym początku nagrywania, że wywalam do pulpitu custom. Za każdym razem. Ja nie wiem, co to znaczy. A ty nagrywasz to pulpit znaczy... czy grę? Nie, nie, grę. O kurwa. Tak, zmieniam pomieszczenie czy coś takiego. Jezus, jak się głupia. Jestem z powrotem. Oczywiście gra pojebana. Dobra, widzę jakąś kratkę. Dwie kratki. No i co? Tu jest coś w ogóle? Nie wiem, o co tu chodzi. Czy coś przesuwa, czy... Co to drzwi? Ta morda jest zamknięta, nie? To chyba tutaj się nie idzie. No, na, w dźwignię jest czasówka, tak? Ale jeszcze nie mam dźwigni. No tutaj. Pytanie, jak się tam dostać? Taka droga jest albo coś. Aha, bo to jest tutaj. No dobra, a jeszcze ten klocek. Aha, on jest za wysoko. Dobra, to tu w takim razie. Zapisz. Aha, w ten sposób. Ale które to są drzwi? A tutaj obok, jakby na prawo po drążku, tak? Ludzie. Dobra. No ale kamera. Lata mi jakiś mały komarto muszka czy coś. Wkurwiająca. Jak się tam dostać tak szybko, bo ja nie umiem. Aha. Nie widzę tych drążków. Nie doleciała mi do drążka, no nie wierzę w to. Tak. Chyba z miejsca. Ja nie mam czasu na to wszystko. Ja w ogóle nie wiem, czy w dobrą stronę idę, ale okej. Trzy. No i nie zdążę, bo... Pięć, cztery, trzy. Już tutaj... Aaaa! Kurde. Dobra, zdążyłem. Jakoś. Ciachaczki, tak? Dobrze jesteśmy? O Boże, mi życia zjadło. Mam apteczki, tak na tyle, żeby se szastać. No, ale... Mamy coś, dobra, biorę bez przesady też. To też woda się zrobi. Myślisz? Ja, Uh-huh. No ale to ono tutaj powinno pływać teraz już. Czemu? No bo to jest dźwignia podwodna, którą chyba trzeba przeciągnąć. No to trzeba będzie więcej wody napełnić inną dźwignią chyba, nie? Się wydaje. Czechaczka. Dobra, nara. Okej, okay, ale teraz... Aha, tu jest woda aż. Teraz wracam na samo... Aha, bo to jest teraz zamknięte. Tam, tak, no to ja nie wiem, czy tam coś było, czy nie. Głupie to jest, dobra. Jeśli nie ma tam znaczy sekrety w sumie? Nie wiem. A tu się tam... otworzyło. Nie ma sekretów. Tak, jak szli do czasówki, żeśmy robili, to tu się drzwi otworzyło, one były zamknięte. My tutaj pływaliśmy. Po drążków. O kurwa. Ja idę tam, gdzie pływaliśmy... Aha, co ty nie miałeś otwarte niby jakimś cudem, no. I tu jest, właśnie widziałem jak pływałem, że maska jest za klockiem do przesunięcia, taka kolorowa maska. Ja ale mam też tutaj w ogóle... dźwignię znowu, więc nie wiem. No, na tym poziomie co teraz jesteśmy, musisz mieć sucho, bo ta maska jest, więc jakby nie napuszczaj wody więcej. Ale które drzwi to jest jakaś maska? Takie, aha, bo ty miałeś je zamknięte niby mówiłaś, tak? Pewnie nie, ale... Czekaj, to jest jak jest ta dźwignia czasówkowa, to właśnie na prawo. Czyli naprzeciwko jak się wychodziło. Ale mam to zapełnione wodą. No ale nie zapełnione, wchodzi się prosto na drzwi kolorowe. No nie, no tu mam wodę, mogę pływać, no to nie rozumiem.
Dobra, ja idę tak jak gra prowadzi, bo denerwuje mnie to już, wiesz? Bo to jak zwykle robisz źle. No bo ja nie widzę, nie będę kuźwa godzinę szukać. Tu się otworzyło, to idę tutaj, będę ciągła dźwignię, no i tyle, trudno. No jak nalejesz wody, to No zjebiesz. trudno, ja żadnej maski nie widziałam. Nie da się klocka ciągnąć, jak ona pływa. Aha, tu się otworzyło. Dobra, okej. Dobra, drzwi się otworzyły po Ta prostu. morda wjechała do przodu, że tak powiem. Te drzwi to ja już nie wiem gdzie. Byłaś. I ile tych masek ma być w ogóle? Nie wiem. Bo jest pytanie teraz. Aha. To są dźwięki z Tajlandii, zajebiste. Gdzie Dostałam, to się... serio? Czy ja mogę tu wyjść? Aha, ja mogę tu wyjść. Dobra. Jedna na jakiś drążek. Dobra. Ja mam jakieś G-stany. Gdzieś stronę masz. I tam jest maska. Pudełko powinno być, mi się wydaje. Tylko, że bez wody. Czym jest problem, że z shifta nie się nie wyskakuje po wczycie? Nie rozumiem troszeczkę tego. Nic nie ma. Teraz mi się gra zacznie rżnić, bo oczywiście wczytuję cały czas. Jakieś dwie pizze siedzą na przystanku i gadają bardzo głośno, musiałem okno zamknąć. Okej. Ja mam No, siedzi pierwszą na ławce i maskę. pierdoli. No Boże. Jezu, no gadają, w bloku mieszkasz. Czego ty No oczekujesz? ale Boże, która jest Pod godzina? Wypierdalać przystankiem chyba do roboty jeszcze. nie chodzą ludzie jutro, nie potrzebują No, odpocząć, nie tacy wiem. młodzi wakacje mają. Wakacje. No a jak? Są to jeszcze jedne drzwi, które ja potrzebuję, nie wiem. A Jezu, przestań już. Na pewno się jakieś otworzyły, ale gdzie to jest w ogóle teraz? Nie wiem. Może. Aha. No ja mam jedną maskę. No też mam jedną. No to ja nie wiem, jak ty zrobiłeś tą jedną, skoro tutaj nie byłeś, tych drzwi nie otworzyłeś, no to ja nie wiem. Dobra, nieważne to jest. A co będzie jak pociągnę tą dźwignię? Czy ona mi opuści poziom wody z powrotem? Tak, tylko czy to ma sens? No nie. Nie chcę na te drzwi otwierać. Ja już nie wiem gdzie iść. Teraz w tym momencie Boże. Też nie jestem w wiem, kropce. no Już idę. teraz naprawdę jakby nie mam pomysłu. Bo, To albo jest może już na wodę. samą górę, no. Wodę bym nalał jeszcze raz, ale nie wiem jak to zrobić. A ty za takiego trupka wziąłeś? Taką klatkę z Za... trupkiem Tak. przerysowałeś? No wyjdź tu, Boże. No byłem tutaj. Zrobiłem dźwignię i otworzyły się jakieś drzwi. Gdzie? Może odciągnę tą dźwignię i się dowiem gdzie. No nie, no one są otwarte. Jakby... Co to jest za miejsce w ogóle? Nie mam. Ale czemu tak zrobiłaś? Nie rozumiem. Nagle nie doskakujesz. Ja to będę tyle razy wczytywać. To pozdro. Da z mnie wydłupi klatki. A może tu? Nie, czy ja mam teraz save'a jakiegoś dobrego? Tak też się nie opuszcza. Jakie głupie, ja pierdolę, nie wiem gdzie iść. Ja bym potrzebował więcej wody, żeby tu było. Jak to zrobić?
Tego to ja nie wiem. Na dole jeszcze jedne drzwi zamknięte, nie? Takie Zobacz, szare stąd. z ryjem. O. Czy była gdzieś jeszcze jakaś dźwignia, która podwyższa poziom wody? Która podwyższa? No ale płyń, kobieto. A może jeszcze raz trzeba iść na ten drążek do tych drzwi? Nie wiem. Ja idę gdzieś drabiną do góry, także. No ale tam jest zamknięte. No ale może znajdziesz jakieś przejście, bo ja to tak nie bardzo. No te manki bym się też chciała dostać, wiesz? No właśnie manki jest potrzebne też. No bo to były te ciachaczki. No z jakim trzeba, to umiem przejść. A, no bo tu jest ta dźwignia właśnie podwodna, która jest sucha. Się nie da wrócić już, nie? Za daleko, no i przeskoczy. No, jakbyśmy się zesrali. Dobra, mi się wydaje, że trzeba opuścić poziom wody jeszcze raz. Na Jak zero. Opuścić? Na Dobra, zero? Co jeszcze? Bo są drzwi zamknięte na dole koło. One się zamknęły, jak jest woda. No to musi tam coś być na sucho też. Ta dźwignia, ten znaczek taki jakiś na dole, podziabany dużo. No tu jest... Tu jest i dźwignia, ja pierdolę! To, a kurwa, wszystko źle zrobiliśmy, nie w tą stronę, co trzeba. Bo się drzwi otworzyły po drabince teraz, a nie mam wody tu. O Boże! Nie ma żadnej dźwigni. Więc jak jest dźwignia czasówkowa, to na prawo, na samym dole drzwi. Na środku ściany. Tam jest dźwignia w wodzie. Nie Coś wiem. Tak... No, to ja nie zrobiłem. No wyjdź. Dziękuję. I teraz wychodzi na to, że skoro tak zjebaliśmy, to teraz czas z powrotem iść na drążki czasówkowe, że tak powiem. I przeciągnąć dźwignię, żeby się woda nalała, nie? Tylko że są otwarte już, bo przynajmniej czasówka zrobiona była już, więc okej. Okay. No i doskoczę do tego drążka, Boże. No tak jest problem. Cały czas inny, inaczej. A to się coś zamknęło, no dobra. To raz to idę, już to nie wiem, chyba 50, ale spoko. No bo ona jeszcze, Aha. kurde, reagowana, alt, spoko by było. Nie była ta dźwignia, to która nalewa wodę? No to, to właśnie, nie, to jest dobrze. Czasówka. Jest tutaj. O kurwa. Złap się. No Jezus, musiało mnie to uciąć. Po co te ciachaczki Aha, tutaj zrobiłem? Bo to jeszcze ciachaczki. Po co one tutaj są w ogóle, się pytam. Właśnie, żebyś jojczał tak. Bo mi niepotrzebne były. Dobra. Teraz się flarą tepną na górę, nie mogę po drabinie wchodzić godzinę z powrotem. Ta, a potem się okaże coś źle i zaś nie przejdziemy dalej, już nie kombinuj. Nie, dobrze. Ale co ma być źle? W ogóle są flary. Boże, jaka się głupia. Żadna ta zmiana jakaś totalna. O, idealnie. Dłużej mi to zajęło, niż żebym miał wejść po niej normalnie, ale okej. Okay. Więc
co tu jest? Te czujnie na podeściczku. Okej, okay, poziom wody się napełnił z powrotem. Nie była ta dźwignia teraz, która ma suchonie, a coś tam. Tam gdzie ciachaczki. To ciachaczek teraz. Nie ma tak jak wychodzić 5 minut. No po co tak? Po co tak robimy znowu? No bo tam jest dźwignia podwodna, która nie była dostępna przed chwilą. Co nie była? Teraz woda się opuściła. Nie wytrzymam! Nie patrzę. Nie trzeba tu iść chyba. Czytaj grę. Dobra. Czyli to jest za wcześnie jeszcze. Teraz idziemy na inne drzwi. Tam gdzie manki na przykład. Trzeba posprawdzać. Ale tu woda jest. No tak mam iść na manki z wodą. No ale albo tu jest dźwignia, tak? Ale jest jeszcze jedno przejście, które powinno być otwarte. No właśnie tutaj. No to mam w tej czasówkowej robić tę dźwignię, czy co? Jeszcze nie. To ciekawe. Cycki na wierzchu, ta larwa, ja nie wiem co ona. No Boże. No ale ten strój tak w Underworldzie nie wygląda już. No ale to, że ciebie nie obchodzi, nie interesuje mnie. Ale mnie obchodzi właśnie. O. Bo we mnie tylko ta melodia gra. Może ta dźwignia? Nie wiem. Ale ona też opuszcza wodę, to ja nie rozumiem. Ale bo my tę maskę musimy zdobyć jeszcze jedną, nie? Ogólnie. Nie wiem. No a to, jak się dostać do dźwigni mankowej? Bo... Teraz pewnie. Jak się stąd wychodzi? W sensie, którędy ja tu przepłynąłem? Nie rozumiem. No ale na manki jest dźwignia normalna, no to jak chcesz ją zrobić z wodą? Ale nie mam wody żadnej. Aha, no to ciekawe. Dobra, ja se gram tak jak gra każe, bo z tobą to się w ogóle nie da rozmawiać. Okej. Okay. Nara. Okej. Okay. Nie, nic nie robię i nagle masz inaczej wszystko, nie? No, spoko. Mhm. Do innych drzwi poszedłem, no Boże, nie można. Dobra, nara. A. Czemu się drzwi... ta woda nie zrobiła? Po co to wszystko jest tutaj, nie rozumiem. Jezus. To jest teraz jakoś inaczej ten poziom? No, przez wszędzie byłam na to. Tak, inaczej jest. Teraz można się na sam środek dostać i na manki. I na manki do dźwigni zwykłej. Dobrze. Powiedziałeś, że sobie sama grasz, ale mówię źle, no to... Dobrze, rób sobie tam sam. No właśnie. To jest teraz. A teraz potrzebuję z powrotem mieć dużo wody. No to spoko. Ale zapomnieć jest trudno. No tam właśnie. No to czyli co? Teraz dopiero do ciachaczek mogę iść chyba. No, może. A tu nie ma czegoś czasem? To jest jedna salka z 5 dźwigniami, a tyle motanie, że się żygać chce.
Bubango. Umrzono i co? Powiesz mi, która to dźwignia nalewała wodę? Do pełna? No tutaj nic nie mogę zrobić, więc sobie sam tam zgaduj. A zgaduj sam. No ja tutaj nic nie umiem zrobić, no to... Gdzie jest to takie? O, to. Ta woda opuszczała wodę do zera, a ja nie chcę do zera. Wszystkie opuszczałem wyżej. Tak samo, którą mnie pokręca dźwignię. Właśnie nie, tak ci się wydaje tylko. No nie, wcale nie chodzę po tym dnie i nie widzę, że jest tak samo wszystko. Bo tam musisz tak zrobić, żeby było... Dobra. Na sam środek, żeby można było na wysepkę, o, tak. Tutaj coś... nie wiem. O Jezu, a tu co jest? Nie, to nie tutaj. A kurde? Aha. Już się gubię. Zobaczmy to. Nie wiem, no, no. Wszystko jest, się robi tak samo, to ja nie rozumiem tego. Która nie przeciągnę, mam tak płytko, że można tylko chodzić po dole. Nazwałam nową dźwignię, ona zrobiła to samo. Także super ta gra. Gdzie jest ta woda? Jaki jest poziom? Wydawać by się mogło, że już byłem wszędzie, ale... Już nie pamiętam, jak my tą wodę napełniliśmy na maksa, no żygam. No, to na samej górze, nie? No, chyba nie. Przy każdej... Co ty pierdolona... No zajebiście. Okulary mam dalej nie widzę nic. W okularach jest jeszcze gorzej. Mi się na przykład gorzej gra w okularach, bo ja gorzej widzę. Za dobrze, widocznie. Ja nie wiem, czy maski przy dźwigniach nie odpowiadają temu, na jakim poziomie woda będzie, do których drzwi się dostaniesz. Przy każdej dźwigni są ryje, nie? No niby. No. No Boże, ta flara może się tak zrobić, żeby ona mi się wtopiła w ścianę. Ale ty przestań tak robić, bo to właśnie potem popieprzysz wszystko. Ale ja wiem, gdzie mam iść, tylko mi się nie chce po tej drabinie wchodzić. W czym jest problem? Niczym, do widzenia. Do widzenia i do widzenia, co dzień naraz słyszę. Dosyć już mam tego. Adios. Strigus. Co? Nie bądź bezczelny. O, ta dźwignia robi wodę do góry. Po drążku, po drabinie właśnie. Radek, do spania. Nie bądź tak agresywna. No właśnie, tylko wszystkim robisz na złość. Kurde, coś otworzyłam i teraz nie wiem co. Może, żeby znaleźć dźwignię, która wodę napełnia, to 2,5 roku później. No tu. Tu też nie ma być niby na słuchaczy, co, bo nie wiem już. Co ja, gdzie ja wychodzę? Ale to ja nie mam drugiej maski, tylko Gold Idol. O, tu. Co masz? Gold Idol. A po co mi jest ten drążek? Aha, coś no znaczy? Tutaj nie zrobię, tak. Ona tutaj przecież nie doskoczy. To jest ozdoba, czy jak? To jest ozdoba chyba. Dobra, idę stąd. Mam ten Gold Idol i w ogóle gdzie to wszystko włożyć trzeba? Tam jest to moje górze po kole? Co? Nie wiem, ja szukam coś dźwigni, kurwa. No ale dźwigni. No właśnie tej, która woda do samej góry. Tam gdzie po drabince do góry. Nie. Tak.
Ale jak po drabince do góry? Nie mogę teraz po drabinie wejść, bo jest też wodzia. No ale wodzia na drążek, tak? No nie, no to ja mam więcej wody. No to źle, to musisz zapuścić teraz. Zaś. No a co? To głupie, nie chcę się w to grać. No to zaraz ocenisz custom i zobaczymy. Przedłużone już na To jest weź. bonus tylko, masz się z tego cieszyć, niż narzekać. No ale ja muszę wodę mieć tak, żeby na drążek. No to ja nie wiem, czy tutaj zaś zrobię dobrze. Pewnie nie, pewnie zaś do płytkiego, kurwa. Czy ona potem kolejny jeszcze wejdzie raz, czy to będzie jakiś problem? W idealnym momencie to zrobiłaś, bo akurat mi na kole jechało. Tu trzeba mieć Golda Idol i maskę, no to mam to wszystko. No to sobie cieszę się, że masz. I się drzwi otwierają do wilka Bamby. Jeszcze mam. To wygląda. To by tu cięcie. No pewnie. Zamiast poczekać, lepiej sobie cięcia robić, nie? Aha. Samemu grać. To chyba właśnie po to robi cięcie, żeby poczekać. Tu. Zapista jebana. Zapisz Tak jest grę. źle i tak też jest źle. F9. No a z krokiem, jednym krokiem do tyłu? Nie. Teraz nagle jest git. No spoko. Aha, za dziś znów. Nie, ta jest po prostu też daremna. Za krokiem krok. Ona też chyba w reklamie, do reklamy zrobiła piosenkę, to było najważniejsze, piosenkarka. O nie. A tamta druga też nie lepsza. Które właśnie? Włączamy niskie ceny. Media No, bo się tak Expert. skupiły na kampanii reklamowej sklepu, że zapomniały o sobie i nikt o nich teraz nie pamięta. Media Expert. No, ale najważniejsze, że Włączamy kasa była. niskie ceny. More. Tak, Britney jest najlepsza! Niezbyt. Co? Teraz to Brytki już nawet nie żyje, więc. Aha. O czym my tu mówimy? Same klony i filtry. Ale ten. Ale co, nie zarabiałem jeszcze na niej? Na czym? Które to się otworzyło tutaj? Tukej! Tukej! Dzień dobry, tu je Chodź holding. tu już. Mówię mnie tylko ty! Ale już nie chcę nikt tego słuchać, Przepraszam za spoko. to zachowanie, ale najlepszy występ miesiąca przygotowań. Dobrze, i we are. A ten drążek tutaj do czego jest? Przepraszam. Coś tutaj się robi przy tym idolu z tym drążkiem? Czy to jest tak dla hecy? To jest ozdoba. Ja, ozdoba! Się buja na tym. Co zdoba? Ja, ozdoba! Robi. No chodź, to już idę w drzwi. No dobrze, no to graj sobie sam. Ogólnie by chciała po prostu w ogóle wyjść ze wodziów. I jechać na kole. F9. Dobra, słuchajcie, nie wiem co najlepiej do drzwi. Biorę szoguna, bo może będzie jakiś boss, skoro nam dali. Co ci dali? Co to jest? Na boki. Ale coś mi się tu nie podoba. What the fuck? A mamy nasze bronie? Mi się nie No wydaje. właśnie, co to było, larwa? Co to było? O Co kurwa. teraz? To był jakiś bebok palący. Tak. No ale z czym ona tutaj przyszła? Ona nic nie ma. Co ona zrobiła z tymi brońmi? Ważna? To jest jakaś piramida. To jest jakieś peru czy coś? Przepraszam bardzo, a co to robi?
What in the world was that? Ja mam się tam wspiąć. Tą piramidę jakąś, majowską. A my jedziemy tyrolskim? Tyrolskim. O, to jest ona. Portal kolejny. I tu jest ta bogini, co niby nie ufa Elizardom. Fratetę. Aha, ale prawdziwa czy umarta? Obraz tylko. Aha. Ja katkankę mam. Aha, to jest wyjście niby. Aha, myślałam, że tu już wlazłeś tam, hit. A tutaj jest aparat. Aha, koniec. Ale portal jest zamknięty. No to słuchajcie... No jest ta bogini. Może ona to wcześniej zobaczyła i dlatego chciała to znaleźć, nie? Te Horizony. To jest trójka. Na tym piedestale. Koniec, no faktycznie. Przyciszę tą muzykę. Dobra. Fajnie, że udało nam się znaleźć wszystkie sekrety, niektóre były beznadziejnie rozmieszczone i ciężko by było się w ogóle dowiedzieć, że tak się dzieje, no ale nieważne. Te wracane, chyba... nie? Tak. Może dlatego jest... Bonusowy level fajny za to, że się znalazło, bo no niby się fabularnie łączy, niby nie, w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. Demo mi się włącza cały czas, ja sobie wczytam grę gdzieś, żeby ona stała, mnie to wkurwia. Jezu, ty się weź uspokój troszeczkę. Dobra, niech stoi sobie tutaj. I fajna muzyka, fajna grafika, pod względem technicznym customizujesz sztos i tutaj nie masz żadnych jakichś niedróbek. Podoba mi się to, pomimo tego, że jest taki otwarty, duży, że są te portale, że nic się nie pieprzy, że wszystko działa tak jak trzeba, o dziwo nam. Nam to o dziwo. Pod tym względem tak, te gry zajebiste i faktycznie widać było, że twórca jest gdzieś tam też fanem Residenta i udało mu się te dwie gry połączyć w jedno. To był bardzo fajny klimat, może momentami faktycznie było za ciemno, może faktycznie za mało tych flar było. To znaczy, wiesz co, na pewno na YouTubie jest to ciemniej, ale że tak powiem w rozgrywce to nie przeszkadzało. Nie, bo jest tam koło Lary taka łuna i nie jest totalna ciemność, tylko faktycznie gdzieś tam się rozjaśnia, jak się idzie. No, a na YouTubie to wygląda całkiem inaczej też, no, dlatego nie wiem, tam ale... może tam ci pisali, że za ciemno, ja nie wiem. I ten początek gry mi się mega podobał i bardzo mi się chciało w niego grać i... A potem się odechciało, czy co? Ale jak doszliśmy do momentu, kiedy był ten wielki kanion z tą wodą i portalami, gdzie mieliśmy znaleźć im te latarnie już tam, no. Ta cała ta wielka lokacja, tam już mi się przestało podobać. To znaczy doceniam to, że w każdym portalu był inny świat, że był inny klimat, ale rozmył się mi gdzieś ten klimat z początku gry. Szkoda. Ale wszystko też nie będzie robił całego customu rezydentowego. To masz Biohazard w tym momencie do grania sobie. Ale mimo wszystko spodziewałem się, że ten custom będzie utrzymał w takim customie jak początek gry, że to będzie faktycznie bardziej, bardziej takie no, po prostu mroczne. Znaczy fajny świat, bo ten grzybkowy świat fajny, ten dżunglowy fajny, te domki na drzewie zajebiste. Ale nie wiem, coś... Nie czułem takiego... To wszystko było dobrze zrobione i przyjemnie mi się w to grało, ale nie czułem takiego, że o, chcę grać, bo chcę wiedzieć co dalej. Zabrakło mi czegoś fabularnego tutaj. Mhm. Bo początek gry na jakieś tam jej dialogi, monologi był nastawiony, coś tam, a potem jakoś tak ani nie było cutscenek, ani w ogóle nie wiadomo było nic. Ona się tam dowiedziała od Lizarda, no to przynieśmy to i to i wtedy coś tam. No i co? A w ogóle jaka była końcowa cutscenka z gry? Jak to się wszystko skończyło? No leciała, poleciała Kaś, nie? Tym odrzutowcem. No ale co? No przecież mamy kontynuację, tak? To będziemy wiedzieli, co jest dalej. Przecież on robi kontynuację. Teraz mi się przypomniało, sorry. Że zrobił, jest. Mhm.
Jest już demo. No to może tam się coś rozwinie, bo tutaj fabularnie ta w ogóle końcówki, jakby nie ma dla mnie końcówki. No bo ona jakby poleciała Yellow, nie? Ogrom pracy został włożony w ten custom, wszystko jest dopieszczone, ale nie ma tego czegoś. Ja na przykład bym do customu nie wrócił już. No ja właśnie wróciłam. Gdyby mi się to wypieprzyło tak jak tobie, nie wróciłbym. Nie? A ja, Nie. ja chciałam właśnie bardzo. I nie nudziło mnie granie jeszcze raz. Się napalałam dalej tak samo. Dobra. Na mnie są... Ogólnie dobrze, ale jeszcze to powiem tylko, że wybieram ten custom, bo czasami są takie customy, gdzie na przykład Aga ma hajne w każdym odcinku i psuje to odbiór na przykład czegoś. Bo obrzydza ci, bo bugi ma Aga na przykład i czegoś coś nie działa. No to też masz. A w tym customie na przykład wszystko było w porządku. I nie miałem czegoś takiego, że Agi gdzieś tam jakieś fajne, odpały, nie? Wpsuły mi odbiór danego czegoś na przykład, nie? No i tutaj czegoś takiego nie było, więc fajnie. Ale no nie ma tutaj dla mnie takiego pyk czegoś, że tak, że to jest w ogóle 10 na 10 tos i ja w ogóle tak. I to jest najlepszy custom, jaki grałem. Nie powiedziałbym tak o tym customie. No i ode mnie tyle. Nawet nie będę tego oceniać, bo tutaj mówię, pod względem technicznym jest super i graficznie jest super. Ale coś mi się tam rozmyło po drodze. Nawet ta pustynia mnie wkurzała z tym cieniem. Fajna mechanika w sumie. No, bo tam czasami się nie chowała, ale to wiesz. Trzeba było no wejść ciekawe w ten to punkt. Było, nie mogę powiedzieć. Naprawdę było ciekawe, różnorodne, ale coś mi tu nie pykło i tak. Może nie twoje te, potem klimaty. No, klimaty ja lubię różnorodne. I lubię takie też. Nie ma tutaj nie moich klimatów. Po prostu gameplayowo. Może jakby dał jakąś cutscenkę na koniec, to może by było całkiem też inaczej. Mówię, no nie było pomiędzy tymi portalami, pomiędzy niczym, nie było tego fabularnego takiego ujęcia. My w tych zagadach zajrzeliśmy te posągi i tam czy te lizardy, czy nie lizardy i nie ufaj temu, a tamta jest dobra, a zła i w sumie nie wiadomo o co chodzi z tym wciąż. No to może się dowiemy. Mam no nadzieję, tak. Że się dowiemy w drugiej części tego wszystkiego. No oby. To tyle ode mnie, jeśli chodzi o tą grę. Larwa leży na ławce. A te ekrany wczytywania, gołe dupy, najlepsze. No na przykład pozdrawiam tutaj... Rejeny, tak? Rejny, bo mówiła, że tutaj te obrazki to jest porażka. Mimo te wczytywania te gołe dupy, to w ogóle nie pasuje, nie? Rozumie nie? Tego w ogóle i to o co chodzi. No, Lara robi pranie w Majta. Dla mnie to takie... A, nie nazywać tego po imieniu, ale... Ale mi to nie przeszkadzało, jakby. No potem już się nie pasuje uwagi, ogólnie, no. Ale można było to pominąć. No, nie wiem. Po co takie zrobił? Nie wiem, potem już na to nie zwracaliśmy uwagi. Tam pierwszy, drugi, trzeci load, okej, okay, a potem to już byle się wczytało jak najszybciej. No dobra, nie? A te wszystkie beboki w tym mieście i tak dalej, dlaczego one tam są? W jakim beboki w mieście? No takie, no początek gry, tam były różne beboki, gargulce, jakieś, ten wirus, tak, bo zombie. Mhm. No, a potem byliśmy w tych zaświatach i co? No my wyszliśmy stąd portalem, się uwolniliśmy, tak? No ale z tego miasta poszliśmy do tych wszystkich portalów, tak? Tak, no i tym portalem szukaliśmy tego portalu, by się stąd wydostać, tak? No ale dlaczego, co na tą chorobę, co mu wirus? I te beboki, dlaczego to wszystko? To jest jeszcze też tak nie do końca znane, nie? Bo te portale my odwiedzamy po to, żeby dać im, tym lizardom coś, tak? Tak. No ale po co? No nie wiem. Możemy wczytać i wejść do kodeksu i od początku to zobaczyć, bo ja nie tak? rozumiem, co to ten początek wirusowy i dlaczego, i czy ona chce powstrzymać ona to, czy jak? No, trzeba było jeździć do jakiegoś spustoszenia czy gdzieś i tego nie wiem, całą bo historię po prostu masz, nie? Gdzieś mi to umknęło najwyraźniej, bo no mówię, fabularnie tutaj jest niezbyt zostało przedstawione to. Ja już długo przeciągnęłam swoją wypowiedź i nie będę z tobą krzywdzić swoją oceną. I może posłuchajmy, co Aga ma do powiedzenia, skoro w końcu udało się ukończyć tę grę. Kodeks. A nie, to nie ma w kodeksie. Tamtych notatek w ogóle nie mamy już przy sobie. Tych pierwszych
z tego miasta. Tego nie ma już. Elementy trójcy, no mamy to wszystko wypisane. Tutaj mamy wszystko opisane. Legenda o latarni, myśmy tego nie przeczytali. No, zły ogień. Co ja mam do powiedzenia? No ja chciałam wrócić i to jest jedyny custom, który do dnia dzisiejszego dla mnie jest najlepszy ze wszystkich. Ma 10 na 10. Bo ona ma jakieś tam... Były cutscenki. Ona ma takie jakby, jak coś robi, to coś robi faktycznie, bo ona rusza rękami, a nie stoi i na przykład coś się robi samo i ona nagle tylko to bierze, nawet nie wyciągając ręki, ma to w plecaku. Zamknij się! Ja teraz oceniam, nie ty. Dobrze? Mam dosyć tego i ludzie też już. Jutro się skończy. 11:20, jajka obciąć idziemy. No. Jutro mój kot będzie wykastrowany i mam nadzieję, że się troszeczkę tutaj zmieni. Przynajmniej zdziwiła czasem. Nie, na początku te rezydentowe mi się podobały. Znaczy wiadomo, że on się tym inspirował, bo on składa tutaj muzykę z Rezydenta. I niektóre sceny z gier, na przykład z jedynki, też dodał. I to widać, że się tym inspirował, dlatego mi się podobało. Te wszystkie światy też mi się bardzo podobały. Nie wiem, ja z tym custom jestem zachwycona, dlatego ja chciałam do niego wrócić i nie nudziło mnie to, że grałam w drugi raz. Tu chciałam ukończyć, bo dla mnie był tak dobry. Jest jeszcze jeden custom, w który jeszcze nie grałam, a Tumberski powiedział, że taki ekstra. To jak go ogram, no to może mi się zmieni zdanie. Wiesz, o którym chodzi? Raczej nie. Aha. Nie? Nie. Aha. No to zobaczymy, no zobaczymy. Jak, nie, aha, nie. Wątpię, ale ogólnie jeszcze chcę pochwalić te nowe wszystkie jakby rzeczy, których nie było w innych customach. Na przykład te grzybki, nie? I patyczki. I trzeba to zbierać i zatruwać jakieś... Tak, i ona podchodziła do tego... Jezu, nie wiem jak to się nazywa. To, co się wsadza tam rzeczy i się tym tłuczkiem tak robi. Jak to się nazywa? Moździerz. Tak, i ona faktycznie podeszła i ona tymi rączkami, tym moździerzem tam robiła, nie? No kalecznie, bo kalecznie. Nie było, tak, ale nie było czegoś takiego, że... No fajny pomysł w ogóle jest. Fajne były pomysły. No i zatruwanie tych kwiatuszków też, nie? Żeby sekrety zdobyć. I no, i te kotki były... No patrz, gnój jeden. No nie do zniesienia on jest. Już zakończymy już wypowiedź, bo ja wiem, że to... Ja jak oglądam filmy Tumberskiego i go słyszę, to dostaję spazmów. Dlatego mam nadzieję, że ludzie jakoś to znoszą, ale ja nie mam co z nim zrobić. Musiałabym go po prostu, nie wiem, zamknąć gdzieś w piwnicy chyba. No. Mamy jeszcze kilka customów do ogrania. Tak? Ogólnie. Jezu, nie. Rozpoczęło się nagrywanie, bo mnie wywaliło do Windowsa, wiecie? Znaczy sama się wywaliłam grę. Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie jest custom ostatnio, który wyszedł i to jest kontynuacja któregoś, który my kiedyś graliśmy już. Ojeju, no ale boimy się w to grać, bo kurde, jest tam pewna rzecz, której nie lubimy w customach. Ja już grałam w jednym customie w to A i to nie to to. Jest... Aha. Niezamrażane? Nie, coś tam... A, wiem, od Bigfoot, o nie. Dobra, wiem, które, he? No, to mamy, no i jeszcze w ogóle są inne też do grania rzeczy. Kontynuacje porobili też innych. Ale to zobaczymy, kiedy, no. Co i jak. Nie wiem, może ten custom po prostu był taki prosty, że nie denerwowałam się w nim, nie wiem. No. Bo okay, nic mi się nie działo, kuźwa, nic mi się w końcu nie działo, jakieś dziwne rzeczy. Lara gdzieś po sufitach mi chodzi, w wodzie, pamiętasz, jak mi Lara w wodzie chodziła? No. No, pod wodą, po dnie? No. No. Dobra, no to co, kończymy. Ale tak, da się znać. A ja chciałam podziękować, że się zgodziłeś i ze mną ten custom ukończyłeś. No, fajnie, że minął tyle czasu od tamtego czasu, aha, kiedy grałaś w to, bo to był hajno, ten custom wszyscy grali. A ja ale też nie tego dokończyli w sumie, właśnie. Bo ja tylko tak piąte przez dziesiąte, gdzieś ten początek w mieście tylko, a resztę już w ogóle. No, ale mówię to. I mogłem to zagrać na ślepo tak naprawdę, więc fajnie. No ale ja też właśnie też nie wszystko pamiętałam na szczęście. Coś tam czasami mi, wiesz,
O, tutaj to jest to na 100%, ale weszłam do następnego pomieszczenia i nie pamiętam nic. No. Co to w ogóle jest? Tak. Dobra, to Długi był to kończymy. custom. Nie wiem, Tak, ile tych ale ja się odcinków tam bardzo wyszło. cieszę. Ale fajnie. Też się cieszę. No, to papa. Tak, napiszcie tam, może wy, nie wiem, może nam coś umknęło podczas grania, a wam nie. To na przykład o tej fabule i coś tam, może No ktoś ja od coś Rejeny, znaczy ja mówię wiecie. Rejena właśnie, nie wiem czemu. Ja No, czytam to to Rejena cały czas. Rejena. I cały czas mi się Rejena, Rejena to powiedziała, tamto. Pozdrawiamy, No! Rejenie. I przepraszam. A Gutenberski mi zawsze, że źle, a potem ja i tak dalej gadam, że Rejena. Czytam jej komentarze, także ten, No, będziemy może czytać, właśnie. nie? Tak, Ja tak. też tam sobie wchodzę pod jego odcinki i też tam czytam sobie, nie? Komentarze, co tam kto pisał. No. Dobra, Mi, u mnie muszę. jest cały czas, żebym nie krzyczała na kota, nie? No. Może dla kogoś to jest chwila fajnie, ale jak my tak słuchamy tego w Ja sumie przez cały cały dzień czas. tego słucham, bo on rano wstanie i do wieczora po prostu jedzie. Ale żeby nie było, byłam z nim u weterynarza, jest wszystko w porządku. Bo był badany, miał USG robione. Jest po prostu wrednym chujem i tyle. Taka jest diagnoza. No. Nie, trzeba powiedział pan weterynarz, że i tak dużo długo wytrzymam, ale niestety trzeba go wykastrować, bo ma jakieś dziwne jazdy Chcice ma. hormonowe, chcicowe chyba, no. No. Dobra, to już koniec o tym Tak. Aleksiu. No, to papatki, dziękujemy. Tak, dziękujemy. Cześć.